Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w Azji Środkowej, rozmawiamy o Uzbekistanie, o którym już kilka audycji się pojawiło. Dzień dobry, kłaniam się. Witam Cię serdecznie Mateuszu, witam serdecznie naszych słuchaczy. Chyba nie jesteś zaskoczony wynikiem wyborów prezydenckich? Nie, myślę, że ja nie jestem zaskoczony. Myślę, że ty też nie jesteś zaskoczony. Nasi słuchacze, którzy też śledzą audycje związane, kolejne odcinki twojego podcastu z Azją Środkową, też myślę, że nie są zaskoczeni. No niemniej fakt o wyborach prezydenckich w Uzbekistanie wart jest odnotowania, co też chyba czynimy dzisiaj. To w takim razie, kim jest stary nowy prezydent? Stary nowy prezydent jest człowiekiem, który wczoraj, czyli 9 lipca 2023 roku, odniósł swój największy sukces polityczny w karierze. Mianowicie suchą stopą przeprowadził proces reform konstytucyjnych, które umożliwiają mu ubieganie się o najwyższy urząd w państwie aż do 2037 roku. Ale może od początku. Shavkat Mirziyoyev, bo o nim mowa, został po raz pierwszy prezydentem Uzbekistanu w 2016 roku, obejmując schedę po swoim, byśmy powiedzieli, takim patronie, bardzo bliskim politycznym sprzymierzeńcy, swoim mentorze, czyli po Islamie Karimowie. No i faktycznie ten Uzbekistan po 2016 roku przeszedł metamorfozę. Nastąpiła liberalizacja w wymiarze wewnętrznym, oczywiście na skalę i możliwości Azji Centralnej. Nastąpiło dosyć spore otwarcie, jeśli chodzi o relacje z partnerami w Azji Środkowej, co jest chyba najistotniejszym wymiarem dotychczasowych 7-letnich rządów Shavkata Mirziyoyeva. Zmienił się też wizerunek tego kraju na zewnątrz. Wydaje mi się, że Uzbekistan stał się bardziej takim globalnym państwem, przyciągającym większej ilości biznes, czego chyba też przykładem jest Samarkanda, która stała się naprawdę perłą turystyczną Uzbekistanu. Natomiast sam Shavkat Mirziyoyev po pierwszej 5-letniej kadencji w 2021 roku odnowił swój mandat, wygrywając wybory prezydenckie. Natomiast tuż po nich zapowiedział reformy konstytucyjne, o których zwieńczeniu rozmawiamy dzisiaj, czyli zmieniono około 60-65% konstytucji, napisano ją w większości od nowa. Natomiast to, co jest najistotniejsze, no to jest zmiana, jeśli chodzi o kadencję prezydencką, wydłużono ją z 5 do 7 lat. Sąd Konstytucyjny w Uzbekistanie na przełomie 2021-2022 roku orzekł, że obecny prezydent może ubiegać się ponownie o urząd, no bo żeby zachować równość szans i wobec wszystkich obywateli równość, no to on też powinien móc ubiegać się o urząd jeszcze raz. Więc w 2023 roku te wybory prezydenckie odbyły się ponownie. Ta druga kadencja Mirziyoyeva trwała tylko 2 lata, przyspieszono ją, no i kiedy zostanie ponownie zaprzysiężony na prezydenta Uzbekistanu, rozpocznie nową 7-letnią kadencję. Wydawało się przez pewien moment, jeśli chodzi o te procesy reform konstytucyjnych, że być może nie Mirziyoyev, ale ktoś z jego otoczenia będzie starać się kontynuować ciągłość władzy w Uzbekistanie. Przez pewien moment gdzieś pojawiały się spekulacje o tym, że Saida Mirziyoyeva, córka prezydenta Uzbekistanu, która co i rusz rośnie w hierarchii władzy, być może będzie tym naturalnym następcą Shavkata Mirziyoyeva. Tak się nie stało. Niemniej no, Shavkat Mirziyoyev wciąż cieszy się bardzo dużą popularnością
wynik ponad 80% jednak odzwierciedla fakt, że prezydent pomimo tej byśmy powiedzieli może nie nadzwyczajnej, jeśli chodzi o Azję Centralną, frekwencję wyborczą, no jednak odniósł spory sukces, bo 87% przy 80% 80% frekwencji to jest jednak spory sukces. Tak jak wspomniałem, teraz do 2000, prawdopodobnie 37 roku Szafkat Nidzojew może wdrażać w życie to, o czym wspominał po 2021 roku, czyli wdrażać w życie koncepcję nowego Uzbekistanu. Czyli dokręcał śrubę przez lata, czy raczej nie, to nie, inaczej nie była kontynuacja swojego poprzednika, dobrze rozumiemy. Trochę tutaj kilka reform politycznych, gospodarczych było, aczkolwiek, no, czy to były demokratyczne wybory? Patrzymy, zależy na jaką, z jakiej perspektywy spojrzymy na Uzbekistan, bo oczywiście, jeśli spojrzymy przez okulary, powiedzielibyśmy środkowoeuropejskie czy też amerykańskie, wzięli pod uwagę różne raporty organizacji pozarządowych, no to wyjdzie nam, co nam wyjdzie. I tutaj nie będę się czarował, ale wydaje mi się, że tutaj nie możemy tylko i wyłącznie patrzeć przez ten pryzmat, czy to był okres większej liberalizacji, czy też nie, bo niezwykle ważny jest kontekst lokalny. Oczywiście 7-letnie do tej pory rządy Szafkata Mirziyoyeva w Uzbekistanie to nie był bardzo twardy, bardzo silny prezydencki system Islama Karimowa, ponieważ no, bardzo znacząco zmniejszyła się ilość więźniów politycznych. Skończyła się niewolnicza niemalże praca na polach bawełny. I takich elementów, byśmy powiedzieli, liberalizujących, możemy wskazać jeszcze kilka. Tu oprócz tego jeszcze jest zwiększenie przedsiębiorczości, napływ inwestycji z różnych części, nie tylko z tych tradycyjnych partnerów Uzbekistanu, czyli Rosji, Chin, ale również z Zachodu, czy też Azji. Ale też poluzowanie i pewne ocieplenie relacji z sąsiadami, szczególnie z Tadżykistanem i z Kirgistanem. Więc tu tych elementów składających się na tą jedną całość jest sporo. I oczywiście przeciętny Europejczyk może patrzeć na to w taki sposób, że to nie jest ta sama, nie ten, to nie jest ten sam model państwa jak w Hiszpanii, w Portugalii czy w Holandii. Ale jest to, wydaje mi się, i tak bardzo duża metamorfoza, jeśli chodzi o Uzbekistan względem tego, co jeszcze było w latach 90. Tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że akurat te pierwsze 7-lecie rządów Mirziyoyeva przypadły na dwa, trzy bardzo trudne elementy i takie zbiegi historii. Pierwszy no, to była sąsiedni Afganistan i ewakuacja rządu współpracującego jednak z Zachodem. Ewakuacja Amerykanów i duże prawdopodobieństwo przez pewien moment rozlania się walk wewnętrznych w Afganistanie, napływu migrantów, uchodźców z Afganistanu, również dalej zsadzanych do sąsiedniego Uzbekistanu. To było bardzo poważne zagrożenie przez pewien okres czasu. Drugim zagrożeniem i takim zbiegiem historii, który trafił się Mirziyoyevowi, no to była pandemia, z którą nikt nie wiedział, jak się mierzyć, a jednak słabe, bądź co, bądź jeszcze gospodarki Azji Centralnej, no są na dużo większym debecie, jeśli chodzi o możliwości radzenia sobie z takim wyzwaniem niż wykształcone, wysoko rozwinięte gospodarczo, technologicznie państwa Europy, na przykład zachodniej, czy Europy Środkowej, tak jak my. No i trzecia kwestia, no to co się dzieje od 22 lutego 2022 roku, czyli podobna agresja rosyjska na Ukrainie i jej skutki polityczno-gospodarcze dotykające również Uzbekistan i całą Azję Centralną. Czyli jeżeli nałożymy tych kilka elementów, o których wspomniałem, to wyłania się z nich dosyć trudny jednak okres 7-letniego sprawowania władzy przez Mirziyoyeva i powiedziałbym, że sprawnego administrowania tymi kryzysowymi momentami przy wdrażaniu oczywiście pewnych reform, które bądź co bądź są odnotowywane przez Unię Europejską, przez OBWE, no bo też
Nie zapominajmy o tym, że zachodni politycy, przedstawiciele, dyplomaci jednak w Uzbekistanie są obecni, rozmawiają, wysyłają swoich obserwatorów, spotykają się z Mirzojewem czy z przedstawicielami rządu Uzbekistanu. Też wydaje mi się to, co umyka w tym sensie od tego 22 lutego, na co mało się zwraca uwagę, to fakt, że wciąż tacy oficjele z takich państw jak Uzbekistan, Tadżykistan czy Kirgistan są kapitalnymi źródłami informacji o tym, jakie są nastroje, jaka jest sytuacja w Rosji, bo to są bardzo bliscy partnerzy, sojusznicy w niektórych sytuacjach Władimira Putina i utrzymywanie kontaktu z takimi politykami jak Szavkat Mirziyoyev czy Emomali Rahmon jest po prostu bardzo pragmatyczne w czasie wojennym, w którym żyjemy i się poruszamy. Także puentując, wydaje mi się, że oczywiście pewne reformy poczyniono. Jest to inny Uzbekistan niż był w 2016 roku i zdecydowanie inny jest to Uzbekistan niż był jeszcze przy wypadkach hamdiżańskich, na przykład w 2005-2006 roku za czasów Islama Karimowa. Bardzo dziękuję w takim razie za komentarz. Kacper Ochman, kierunek Kaukaz. Zawsze można liczyć. Do usłyszenia. Dzięki raz jeszcze. Dzięki jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję Państwu i do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.